Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Każdy z uczniów ma swojego pośrednika, który prowadzi go do Jezusa. My potrzebujemy innych, którzy nas przyprowadzą do Chrystusa. Jezus, spotykając Filipa, prosił go słowami: towarzysz mi, idź za mną, chodź ze mną. To jest właśnie uczniostwo. To jest sposób na przeżywanie życia jako uczeń. Idź tam, gdzie podąża Jezus. Nie chodź tam, gdzie Jego nie ma. Nie interesuj się tym, co Pan uznaje za szkodliwe dla ciebie w dojściu do Królestwa Bożego. Nie odstępuj Go, choć nie rozumiesz, dokąd cię prowadzi. Nie przerażaj się tego, że ludzie, których spotykasz, nie chcą spotkać ciebie. Czasem ktoś obawia się, mówi: jesteś katolikiem, jeszcze będziesz narzucał mi swoją wiarę. Nie zrażaj się tym. Oczywiście może to ciebie zaboleć, bo zależy ci na kontakcie z przyjaciółmi, ze znajomymi, z sąsiadami. Ale nie wolno wstydzić się swojej chrześcijańskiej wiary. Jest w tym jakaś tajemnica tego, który nas prowadzi. Zaufajmy Bogu. Zaufajmy, że to, co czyni, jest zawsze dla naszego większego dobra. Jezus nazywa Natanaela prawdziwym Izraelitą, w którym nie ma podstępu. Prawdziwym jest ten, który idzie za Jezusem. Bo skoro Jezus jest prawdą, to prawdziwymi są ci, którzy za Nim zdążają, którzy żyją Jego Słowem, będącym prawdą. Prawdziwy nie może zrezygnować z pójścia za Bogiem. Człowiek prawdziwy Bogu nie odmawia. Natomiast nieprawdziwy jest ten, który nie zgłębia Słowa Bożego, nie rozważa Go, a tym samym nie zachowuje w sercu. Dla nas takim przykładem, modelem życia jest Maryja. Ona słuchała, rozważała i zachowywała w sercu Słowo Boże. I takiemu człowiekowi, który tym właśnie żyje, nie grozi odpadnięcie od wiary. Bardzo ryzykowne jest opieranie się w naszym życiu na opinii innych. I tej pokusie nie oparł się Natanael. Podobnie jak jemu współcześni, uważał, że Nazaret jest miastem ludzi bardzo nieciekawych. Tak mówiąc oględnie, to było miasto, o którym wyrażano się negatywnie. Filip nie wywiera nacisku na znajomego. On nie usiłuje go przekonać, by zmienił swój pogląd na temat osoby Jezusa. On proponuje najlepsze rozwiązanie z możliwych. Chodź i zobacz. Jeżeli ktoś mi mówi: słuchaj, ale modlitwa jest nudna, męcząca, zaproś go na
jedną z adoracji Najświętszego Sakramentu do swojego Kościoła. Albo zaproś do wspólnej modlitwy, na nabożeństwo na przykład różańcowe. Zaproś go na mszę świętą. Niech przeżyje ją taką, jaką przeżywamy w kształtowaniu naszej wiary. Dlaczego tak? Ponieważ nic nie zastąpi osobistego kontaktu z Jezusem i doświadczenia Jego bliskości. Świątynia jest miejscem, gdzie możemy szczególnie w sakramentach świętych doświadczyć bliskości Pana Boga. I ta osobista relacja u Natanaela zaowocowała fascynacją osoby Jezusa. Młody człowiek wręcz eksploduje radosnym wyznaniem wiary. Niezwykłą moc przyjmujemy, patrząc na Jezusa i słuchając Go z uwagą. Jezusa, Jego słowo trzeba słuchać z uwagą i namysłem. I my w tej mocy, którą przez słuchanie słowa, w tej mocy poznajemy siebie takimi, jakimi On nas widzi. Kiedy rozważamy Słowo Boże, to równocześnie poznajemy siebie przez Słowo, ale też poznajemy Pana Boga, kiedy On ma dostęp do naszych myśli i naszego serca. Im bliżej jesteśmy poznania siebie w Chrystusie, tym bliżej też znajdujemy się poznania samego Jezusa. Daj mi poznać siebie, abym poznał Ciebie, ale też daj mi poznać Ciebie, Boże, abym poznał siebie.